Skansen rzeki Pilicy będzie nadal administrował grotami nagórzyckimi. 14 maja minął termin składania ofert na realizację zadania polegającego na administrowaniu grotami nagórzyckimi, czyli na administrowaniu elementem produktu turystycznego, tomaszowskiego produktu turystycznego, tomaszowskiej okrąglicy. W toku postępowania wpłynęła jedna oferta od Skansenu rzeki Pilicy. Oferta opiewała na kwotę około 823 tysięcy złotych za okres 3 lat administrowania, czyli nieco ponad 22 tysięcy za jeden miesiąc. 17 maja został wyłoniony właśnie Skansen rzeki Pilicy jako administrator grot nagórzyckich. 23 maja podpisana zostanie umowa na kolejne 3 lata. Zadaniem administratora podziemnej trasy w grotach będzie udostępnianie jej dla ruchu turystycznego, promowanie, gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr nagórzyckich, a także organizowanie widowisk historycznych i regionalnych oraz imprez o charakterze rekreacyjnym i turystycznym. Ja nie ukrywam, że od początku Skansen, no ja konkretnie, byliśmy zainteresowani mocno zachowaniem tych podziemi, odpowiednim zaaranżowaniem i udostępnieniem dla ruchu turystycznego. Dobrze się stało, że ten pogląd podzieliły władze miasta, że w wyniku uzyskania również środków unijnych udało się to zamierzenie zrealizować. My wcześniej z taką komisją, na której jestem w czele, jeździliśmy po Polsce, podpatrywaliśmy, jak to w innych trasach turystycznych się dzieje. Byliśmy w Krakowie, w Wieliczce, w Bochnie i nie tylko. Skansen przystąpił w międzyczasie jako administrator, opiekun grot do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych. W marcu tego roku braliśmy udział w Forum Podziemnych Tras Turystycznych w Kowarach. Tam też mieliśmy okazję do prezentacji naszych grot. Zwiedzaliśmy inne podziemia, podpatrywaliśmy również inne doświadczenia. Niektóre z nich udało się u nas zrealizować, niektóre pomysły są nasze, bo ta podstawowa aranżacja trasy, no to właśnie w wyniku projektu unijnego powstała też przez firmę, która wygrała przetarg. Natomiast my ją obecnie uzupełniamy, uatrakcyjniamy, bo w ciągu minionego roku przecież na tym przystanku górniczym z górnikami pojawił się wóz chłopski, koń, ostatnio również wizerunek zbója Madeja. Chcemy, żeby ta podziemna trasa turystyczna Groty Nagórzyckie była ważnym elementem składowym tego markowego produktu turystycznego miasta Tomaszowa, który nosi nazwę Tomaszowska Okrąglica, a na który oprócz Grot Nagórzycki składają się niebieskie źródła i właśnie skansen rzeki Pilicy. To wszystko w obrębie właściwie miasta, zataczając krąg, dwa razy przekraczając Pilicę, można na obu brzegach, no, unikatowe atrakcje przyrodnicze, historyczne obejrzeć. Zawsze podkreślam, że inne miasta naprawdę mogą nam pozazdrościć tych walorów turystycznych, jakie nam zostawiła historia, przyroda. Trzeba je odpowiednio właśnie, jak to się dzieje teraz, je odpowiednio oprawić, promocję turystyczną właśnie w tego typu produkty. Przy Grotach Nagórzyckich powstaje obecnie budynek dydaktyczny, który uzupełni infrastrukturę produktu turystycznego. Skansen będzie administrował grotami do końca maja 2016 roku.